Witam serdecznie na kanale Woska Cząstka. Dzisiaj mamy gościa, jest nią Sonia. Witam Cię, Soniu, i proszę Ciebie, przedstaw się. Cześć, mam na imię Sonia. Pracuję w branży erotycznej, branży dla dorosłych, jak to tam lubi nazwać. No, jestem pracownicą seksualną już jakieś 11 lat. Zaczynałam od striptizu, obecnie pracuję jako domina i działam na rzecz praw osób pracujących seksualnie od 2017 roku. Zaczynałam w Londynie z kolektywem East London Strippers Collective, później ze związkiem zawodowym Union of Sex Workers. Miałam też taką dużą i ważną sprawę w Londynie z moją byłą szefową klubu nocnego Browns i jeszcze jednego klubu The Horns, w której to sprawie był pozew o pracę na wymuszonym samozatrudnieniu i sąd uznał, że byłam pracownicą, a łącznie ze mną wszystkie pozostałe tancerki klubu. I było dość takie przełomowe wydarzenie dla striptizerek i dla branży erotycznej pod tym względem, że zwykle osób pracujących seksualnie nie traktuje się w ogóle jako pracownic i pracowników. Związek zawodowy też działał w tym kierunku, żeby zdekryminalizować branżę, walczyć o prawa pracownicze i to wydarzenie, właśnie ta sprawa w sądzie pokazała, że możemy osiągnąć to, na czym nam zależy, czyli właśnie uznać pracę seksualną za pracę. Później w 2020, w dobie pandemii, przeprowadziłam się do Polski, mieszkam obecnie w Krakowie i działam z kolektywem Sex Work Polska. Udzielam też wywiadów, prowadzę warsztaty dla osób pracujących seksualnie. No i ogólnie poświęcam jakąś część mojego czasu na to, żeby działać po prostu. Wiem, że dążycie do zmian prawnych. W Polsce zapewne to jest bardzo ciężka praca i chciałabym, abyśmy o tym porozmawiały, ale może w dalszej części naszej rozmowy. Od razu zapowiadam, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to wie, że mam taką praktykę, że długie filmy i długie rozmowy dzielę na odcinki, bo wiem, że mało kto ma taką cierpliwość, aby oglądać naraz godzinną rozmowę, więc na pewno ta nasza rozmowa dotycząca strony prawnej ukaże się prawdopodobnie w ostatnim odcinku naszych rozmów, ale chciałabym zacząć od tego, w jaki sposób natknęłam się na Twoją osobę i na Twoje wypowiedzi medialne, dlaczego się zainteresowałam i w ogóle skąd się dowiedziałam o istnieniu tego kolektywu Sex Work Polska. Bardzo chętnie za chwilę wysłucham, co właściwie robicie, ale może właśnie zacznijmy od początku. Natknęłam się na Twoje wypowiedzi po obejrzeniu filmu Dziewczyny z Dubaju. Nie tak dawno była premiera na Netflixie. Ja obejrzałam, przyznam się, w celach czysto rozrywkowych. Byłam po prostu zmęczona pracą, byłam non-stop zaabsorbowana własną twórczością, po prostu już nawet leżąc w łóżku, zasypiając, ciągle myślałam o kolejnych tematach. Miałam jednocześnie w głowie kilka narracji na raz, co prawie że nie utrudniało mi zaśnięcie i stwierdziłam, nie, muszę na chwilę się oderwać, odłożyć to na bok. Oglądam jakiś lekki, przyjemny film. Akurat Netflix zaproponował mi Dziewczyny z Dubaju, bo to była w tym momencie premiera. I ja to obejrzałam jako po prostu kolorowe obrazki. Jako lekki, przyjemny film i tak go odebrałam. Zaskoczona byłam. O, polska produkcja i taki fajny obraz. Taki fajny obraz, bo polskie produkcje często są ponure albo wulgarne. A ten film w sumie nie był wulgarny. Był atrakcyjny, było tam dużo krajobrazów pięknych, egzotycznych, oczywiście piękne kobiety, jacht i tak dalej, więc mi się to przyjemnie oglądało, czyli zyskałam ten efekt rozrywki, o który mi chodziło tak na serio i pozostawił także refleksję we mnie i nagrałam, przyznam się, że dość pochopną recenzję. Teraz dzisiaj uważam, że to była może przedwczesna recenzja, ponieważ ja od razu nagrałam od ręki recenzję, dopiero później przyszły refleksje. Moja recenzja była pozytywna, i syn zaczął szukać właściwie w internecie, mówi, słuchaj, ten film ma fatalne recenzje. Ja mówię, ale dlaczego? No przecież to jest spoko film, o co chodzi? I wtedy się natknęłam na Twoje wypowiedzi, od tego się zaczęło. Ja jeszcze ze swojej strony nagram te swoje refleksje dotyczące tego filmu, te po filmie refleksje, które do mnie przyszły. Dzisiaj nie chcę zajmować czasu własną refleksją, bo chcę Ciebie zapytać, co Ty sądzisz, bo wywiad, który czytałam w Krytyce Politycznej był jeszcze zanim obejrzałaś ten film,
deklarowałaś wtedy, że seks workerki nie obejrzą tego filmu, że są negatywnie nastawione. Film chyba już obejrzałaś, prawda, jednak? I jakie są twoje uwagi na dzień dzisiejszy po obejrzeniu? No przede wszystkim ja nie rozumiem ludzi, którzy wkładają ten film jako film rozrywkowy. Musimy od razu powiedzieć, że tam jest scena gwałtu, jest scena molestowania, jest tam przemoc w tym filmie na tle seksualnym, jest samobójstwo, tam nie ma nic z rozrywki moim zdaniem, oprócz jakichś scen, które pokazują, jak niby eskortki, które jadą do tego Dubaju, super zarabiają i super się bawią. Bo tych scen jest kilka, ale jakby to jest ciągle ubrane w taki konspekt tej przemocy, o które one się ciągle ocierają, że one w jakimś stopniu są przymuszone do tej pracy, że one nie do końca tego chcą, że one ciągle przekraczają swoje granice. Więc w ogóle nie traktowałabym tego jako lekki, rozrywkowy film. Jeżeli Netflix czy ktokolwiek wkłada to w takie kategorie, to po prostu duży błąd. Ten film moim zdaniem powinien też mieć jakiś rating w kinach, jak wychodził, to na przykład nie było powiedziane, że tam jest scena gwałtu. Nie było nic. A uważam, że osoby, które na przykład miały doświadczenie bycia zgwałconym, mogą taki film odebrać bardzo traumatycznie. I to już jakby abstrahując od tego, czy są osobami z branży, czy nie. Więc jeśli chodzi o ten film, to on był sprzedawany jako sensację. Osoby pracujące seksualnie bardzo nie lubią, jak z ich pracy, z ich życia robi się sensację i jak próbuje się to właśnie sprzedać i opchnąć społeczeństwu w taki sposób, że tutaj wychodzi wielki film a la dokument, gdzie dowiecie się wszyscy, jak to naprawdę wygląda z tą pracą eskortek za granicą. I przy okazji jest zrobione takie napięcie, że to będzie coś mocnego, coś prawdziwego i no po prostu jakoś wynaturza się tą pracę. Ta praca w tym filmie jest pokazana mocno od takiej strony glamour. I teraz tak, ja absolutnie nie przeczę, że gdzieś w tej branży, w różnych jej sektorach, czy to w escortingu, czy w dominacji, czy w striptease, w masażach, są przebłyski tego glamour life, tak? Że są drogie buty, perfumy, torebki, wyjazdy i tak dalej, bogaci klienci, jakieś wczasy, okej. Natomiast ten film jest tak bardzo scentralizowany, że pokazuje, że jest tylko to i jest ta druga ciemna strona, po prostu z jednej górki na drugą, że tam nie ma jakiejś takiej normy, czy jakiegoś takiego, powiedzmy, życia, że po prostu, nie wiem, idzie się do pracy, się zarabia w klubie, czy coś tam, spotykając się z klientami, tak? Tylko po prostu jest albo high life, albo po prostu depresja, samobójstwo i po prostu co najgorsze, tak? Więc ja nie lubię skrajności i uważam, że przedstawianie jakiegokolwiek tematu w ten sposób może być szkodliwe. No, nie wiem, wydaje mi się, że nawet tak mi się nasunęła taka refleksja, że nawet, nie wiem, zaburzenia psychiczne typu dwubiegunowość, jakby pokazać, że jest tak i jest tak, bo jest mania i jest depresja. Można też pokazać na zasadzie, że jest tak gdzieś coś pomiędzy, wiesz, o co mi chodzi, że nie musimy po prostu wszystkiego ubierać po prostu w jakieś takie mega kontrasty, żeby pokazać ludziom, że tak rzeczywiście jest, no bo tak nie ma. I to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, do Dody zaraz dojdziemy. Jakby skupmy się na samym plocie tego filmu i tego, co on pokazuje. On sprzedaje taką narrację, że praca seksualna to jest rzeczywiście wyzysk i jak już podpiszemy ten cyrograf z diabłem, czyli z tą agencją, albo jak już same się zdecydujemy na tą pracę, no to los nas pokaże po prostu. I to jest jakby ta nauczka i to jest ta taka lekcja z tego filmu i to Doda też mówiła, że ona chce pokazać tym młodym dziewczynom, że to musi się kończyć źle. Tak, jakie to jest zgubne życie. I teraz tak jak mówiłam wcześniej, owszem, w branży jest różnie i są sytuacje przemocowe. Wynika to ze złych regulacji prawnych, do których dojdziemy później w rozmowie, tak? Wynika to z tego, że jest to szara strefa. Ale nie jest też tak, że to, co się dzieje w tej branży, nie dzieje się w innych branżach. Seks, narkotyki, przemoc i tak dalej, korporacja, gastronomia, wszędzie, tak? Tak. Tylko ten film skupia się na takiej soczewce, że to jest tylko to, tak? Mhm. I właśnie możesz mieć to lukrowane życie tak na chwilę, ale potem po prostu
no bój się Boga, no po prostu zginiesz. A jak już nie zginiesz, to skończysz tak jak główna bohaterka, że po prostu będziesz prowadzić ten nędzny kiosk, bo po prostu wszystko, co sobie wymyśliłaś, wymarzyłaś, ci się po prostu nie uda. I to jest straszne. I to jest straszne, że ten film w żaden sposób tej pracy nie normalizuje, tylko ją wynaturza. I on nie pomaga jakby społeczeństwu czy tam ludziom po prostu zrozumieć osoby pracujące seksualnie, tylko on daje jakąś taką namiastkę, jakiś punkt zahaczenia, gdzie można rzeczywiście nad czym się zastanowić, ale potem właśnie tak jak powiedziałam, sprzedaje tą narrację, no nie, słuchajcie, jest tak i tak. Co jeszcze, bo tego jest dość dużo, próbuję sobie to jakoś poukładać i przypomnieć też, bo przyznam się szczerze, że jak obejrzałam ten film, to skupiłam się na nim tylko do jednego wywiadu dla Gazety.pl, który już miałam właśnie po obejrzeniu i wyrzuciłam go z pamięci. Co warto zaznaczyć? Może przejdźmy do Dody, to może wyjść więcej rzeczy. To znaczy, ja jeszcze chcę wytłumaczyć, ja generalnie w tym filmie w ogóle nie szukałam żadnej prawdy. W ogóle. W ogóle dla mnie to nie był film mający jakąś wartość informacyjną. Ja byłam właśnie wręcz zszokowana, jak po obejrzeniu filmu, po wysłuchaniu czy przeczytaniu twojego wywiadu, zaczęłam szukać, posłuchałam wtedy wypowiedzi i Dody, i też autora książki. Wtedy przeżyłam ciężki szok, co było intencją Dody, bo wiesz, film jest, mój odbiór był taki, przede wszystkim tak, główna bohaterka budzi sympatię. Więc dla mnie to była zwykła, fikcyjna historia. To, że ona akurat dotyczyła tej branży, jak dla mnie ona była, mogła dotyczyć dowolnej branży. Po prostu losy fikcyjne, przede wszystkim wszystko to odbieram jako fikcję. Losy, perypetie fikcyjne jakiejś bohaterki, tutaj z jej mężem, tak? Bo oni chyba w końcu wzięli ślub, tak? Przede wszystkim odbieram to jako dramatyczne losy jakiejś dziewczyny, jakiejś kobiety. Nie wiązałam tego, że to jest, w ogóle ma być jakaś informacja o branży, bo tak jak powiedziałaś, domyślałam się, że równie dramatyczny los może spotkać prawniczkę, dziennikarkę, prawda? Po prostu jako jedną z takich story obejrzałam. Jakby aspektem takim ciężkim w tej branży pracy seksualnej jest to, że jakby te osoby są, przez to, że ta praca jest nieznormalizowana, że źle jest uregulowana prawnie, jakby one są bardziej niestety podatne na te wszystkie sytuacje, no bo po prostu ludzie nadużywają po prostu tego, że ktoś pracuje w takich, a nie innych okolicznościach, w takich miejscach i dlatego do tej przemocy też dochodzi, więc, że tak powiem, łatwiej komuś dokonać przestępstwa w takim, nie wiem, w agencji, tak, która działa zupełnie nielegalnie niż w agencji prawniczej, co chciałam tylko wytłumaczyć, żeby ktoś nie uznał, że ja jakby to też równoważę, no nie, tylko wiadomo, że jedno i drugie mogę tak, się... Tak, właśnie to było szczególnie właśnie dramatyczne w tym filmie, że w momencie, kiedy te dziewczyny zostały okradzione, to im kazano uciekać przed policją, podczas gdy powinno być odwrotnie, one powinny czekać na tą policję i zgłosić kradzież, prawda? Więc tak, to tak jakby podkręcało dramatyzm. Ale ja to tylko patrzyłam przez pryzmat dramaturgii, tak? Jak równie dobrze to mógłby być film dla mnie o kosmitach, to mógłby być horror, jakieś tam mogłyby wyjść wampiry. Ja w taki sposób na to patrzyłam i dopiero jak się dowiedziałam, co było intencją, że czy nawet autor tej książki, jeżeli on powiedział, że on tutaj ujawnia patologię polskiego show biznesu, ja mówię, Boże, w ogóle... To mnie zszokowało. Mnie intencje Dody i autora książki zszokowały. Po prostu to były bardzo złe intencje. Oni naprawdę chcieli zniszczyć konkretnym osobom życie. No. W przypadku zwłaszcza Dody, która egzystuje na rynku show biznesu, to jest to dla mnie jak takie bardzo chamskie koszenie po prostu konkurencji, znaczy może nie dosłownie konkurencji, ale wiemy, że ona przede wszystkim rzucała konkretnymi nazwiskami i wręcz chciała wskazać na konkretne osoby, robiąc wszystkie możliwe sugestie, więc no mnie to zszokowało, po prostu pomyślałam, jakie zło jest w tej kobiecie, że taka była jej intencja. No. I że ona w ogóle uważa, że takie coś w ogóle może zniszczyć komuś życie, bo moim zdaniem, po pierwsze, takie coś w ogóle, zacznijmy od tego, w ogóle nie powinno podlegać ocenie moralnej. W ogóle ocena moralna powinna się zaczynać w momencie, kiedy ktoś kogoś krzywdzi.
Ja generalnie cały czas walczę o to, aby kwestie obyczajowe absolutnie wyciągnąć poza nawias rozważań etycznych, bo to nie ma nic wspólnego z etyką. Czyli po pierwsze, ujawnianie takich faktów, po pierwsze, w ogóle nie powinno rzucać cienia na te osoby, a po drugie, te osoby powinny też wyrazić zgodę na to, bo tak, z jednej strony to nie powinno rzucać cienia na takie osoby, a z drugiej strony wiemy, jaka jest obecnie konwencja społeczna i wiemy, że rzuca cień. Czyli te osoby absolutnie nie mają obowiązku szczerze przed kamerami mówić, w jaki sposób dorabiają, nie mają takiego obowiązku, bo autor książki takie coś sugerował, że on chce ujawnić patologię, tak jakby ich obowiązkiem było ewentualnej, powiedzmy, celebrytki, która powiedzmy jest znana jako powiedzmy piosenkarka czy modelka czy ktokolwiek, tak jakby na niej ciążył obowiązek ujawniania, skąd pochodzą wszystkie jej dochody. Ale nie, moim zdaniem nie ciąży, dopóki jest ta idiotyczna stygma społeczna. To najpierw niech ten autor książki doda, niech się najpierw uporają ze zmianami społecznymi, niech zdejmą stygmę, niech powiedzą, że to nie ma związku, te kobiety nie podlegają ocenom moralnym i wtedy możemy rozmawiać, każdy może ujawniać, może jeszcze powinny zmienić prawo podatkowe, bo tutaj jeszcze kwestia może podatkowa wchodzi, tak? No bo nagle co mają zadeklarować dochody z jakich źródeł, tak? Więc żeby mieć prawo do ujawniania, w ogóle zresztą, dlaczego ktoś miałby ujawniać szczegóły życia osób trzecich? To mnie szokuje. Tak, no i ten cały paradoks, który wiąże się z tym, że Doda sama jechała na wizerunku takiej osoby właśnie bardzo śmiałej, rozwiązłej i ten wszystkie jej wideo i teksty ociekały tym seksapilem i ona też jakby sprzedała swoje zdjęcia Playboyowi i miała jakiś tam epizod pracy online z jakimiś tam filmami erotycznymi, które się tam gdzieś po internecie walały i tak dalej, więc jakby ona już by częściowo w tą branżę weszła i jakby poleciała na niej, żeby zrobić swoją personę, tak? Czyli to, kim ona jest teraz, że ona jest taka śmiała, odważna, niezależna i że po prostu też jest silna, bo po prostu wali się tych wszystkich typów, tak? O czym też śpiewa. No właśnie, jakby wylansowała się na tym wizerunku, który jest częścią pracy seksualnej też i który jest właśnie pracą seksualną, bo tak jak mówię, zdjęcia do Playboya czy wszystkich magazynów erotycznych to jest część pracy seksualnej, czy tak samo jakieś erotyczne wideo, tak? Więc to właśnie ta obłuda i ta hipokryzja, to jest obrzydliwe. I jeszcze język, jakim ona operowała, że ona cały czas mówiła prostytucja, prostytucja, prostytucja. I ogólnie w Polsce od jakiegoś czasu mówi się inaczej, bo mówi się escorting, praca seksualna, żeby właśnie podkreślić, że to jest praca i mówi się escorting, żeby nie ubierać tego słowa prostytucja, bo to jest jakoś raniące dla osób pracujących seksualnie, niesie stygmy, złe skojarzenia. Język jest trochę skomplikowaną sprawą, dlatego że, tak jak mówię, nie wyplewimy pewnych słów, tak? Ale możemy je zastąpić, żeby dla osób w tej branży było po prostu łatwiej, lepiej, tak? Niedawno wyszła taka książka, która została przetłumaczona na język polski, nazywa się Rewolta prostytutek. I tam pada to słowo prostytutka, prostytucja, ale autorki też tłumaczą, dlaczego używają takiego, a innego słowa, tak? One same są prostytutkami, o których też mówią wprost tego sobie, ale one są w ogóle z Wielkiej Brytanii. Tam język funkcjonuje trochę inaczej. Tam nawet przekleństwa są jakoś przejęte przez osoby pracujące seksualnie. Wszystko whore, slut, bitch i tak dalej. I ten język jest tam trochę inaczej uformułowany przez osoby pracujące seksualnie, trochę bardziej przejęty też. Nie ma też tak wielkiej stygmy i ten język nie jest taki rający, więc w Polsce to się jakby trochę zaczyna zmieniać teraz i będzie się też zmieniał od momentu, kiedy też mamy tą książkę, tak mi się wydaje. Natomiast zanim ta książka była w Polsce i mieliśmy taki koncept, który wychodził od osób pracujących seksualnie i od kolektywów, że słuchajcie, nie mówimy prostytucja, tylko mówimy escorting. I jakby proszę się tego trzymać, drodzy dziennikarze, panowie, panie i tak dalej, osoby. Mówimy tak, a nie inaczej. Ona jakby ciągle ślepo waliła, bo prostytucja, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. I po prostu, wiesz, tego się tak źle słuchało, kiedy już dochodziły głosy osób pracujących seksualnie. Mówię, ej, ale nie mów tak przynajmniej, no nie? Ale ja mam koleżanki pracujące jako prostytutki i one są z tym spoko, no nie? I ja wiem, że jakby jedne osoby są spoko, drugie nie, no ale jednak operowała tym słownictwem, który dla większości osób był jakoś raniący.
I to tak jakby dodawało tej oliwy do pieca. To, że właśnie reklamowała ten film jako taki sensacyjny, że właśnie tak jak powiedziałam na początku, że ta sensacja, że ta esencja tego filmu to po prostu jest to właśnie, że pokażemy wam, jak to wygląda, no i przy okazji jeszcze komuś dopierdolimy, no nie? To jest takie, to jest właśnie straszne, bo co kogo obchodzi, jak kto sobie dorabia, czy w ogóle zarabia i jaki jest swój interes w tym, że po prostu wyciągniesz o kimś jakieś, nazwijmy to brudy, czy dla kogoś, nie wiem, jakieś traumatyczne fakty, czy jakiś sekret, no po prostu no, to jest obrzydliwe. I po prostu ta cała właśnie hipokryzja w tym obuda i jeszcze ta taka chęć po prostu właśnie do pierdolenia komuś za przeproszenie. No tak jak mówiłaś wcześniej, no po prostu to jest straszne. I jednocześnie ta historia, która jest taką bardzo historią, bardzo stereotypową, bardzo sztampową i mam osoby, które wyjeżdżają do Dubaju do pracy i zarabiają tam rzeczywiście krocie, ale to wygląda zupełnie inaczej, tak? Te osoby najczęściej jadą same i organizują swoją pracę przez kontakty, wiadomo, ale no w dużej części samodzielnie jednak, tak? I owszem, były też takie sytuacje, że jeździły tam eskortki do jakichś szejków, nie szejków, książąt i zarabiały fortuny. I pewnie to się też dalej dzieje, tak? Ale ten film pokazuje, że to wszystko idzie właśnie w takie skrajności. A realia są takie, że też nie zawsze są takie duże pieniądze, i nie zawsze jest ten luksus. Czasami to jest po prostu wypad, który jest taką ala pracą sezonową, żeby wrócić i potem mieć na kolejne kilka miesięcy, a potem trzeba zrobić kolejny wypad, żeby gdzieś dorobić. No, praca w Dubaju jest nielegalna. Jeżeli tam ktokolwiek się dowie, że rzeczywiście się pracuje w branży, to no, można pójść do więzienia. Więc nie ma tam w tym filmie takiego, wydaje mi się, aspektu prawnego, który jakby podkreśla niebezpieczeństwo tej sytuacji. Jakby jest tam powiedziane, że one tam nie powinny być i tak dalej. I że policja jak coś ich ukaże. Ale to nie jest taki film informacyjny pod tym względem, słuchajcie, no w Dubaju praca seksualna wygląda tak i tak. Tylko to jest pokazane, że w Dubaju są pieniądze, możecie je zarobić, jedźcie tam, ukryjcie się, to będzie sekret, no ale i tak was dowali życie i ta sprawiedliwość was dosięgnie, tak? No bo tam jest ta sytuacja, że te dziewczyny się przymuszają do jakichś aktów seksualnych, czy tam nie aktów, tylko jakichś fetyszy klientów i potem, no właśnie, albo zostają okradzione, albo się zabijają, albo po prostu są zrujnowane i zepsute na całe życie. I teraz tak, w branży w ogóle seksualnej, jeśli chodzi o escorting, czy w ogóle inne branże, to są różne widzimisię klientów, ale tak, osoby pracujące seksualnie mają też swoje granice, one nie zawsze na wszystko się zgadzają. Są też takie sytuacje, że rzeczywiście zostaną do czegoś przymuszone, tak? I to jest tak, że życie czasami nas stawia w takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście zgodzimy się coś robić, chociaż nie do końca tego chcemy. I na przykład w branży typu korpo, dajmy na taki bardzo prosty przykład, to będzie na przykład przyjście do pracy na dodatkowe 8 godzin, na przykład żadne 8 godzin nie będzie płatne, bo to są jakieś nadgodziny, które trzeba zrobić. No dobra, przeżyję, chociaż nie wiem, niszczy mi to plany na weekend. A w branży seksualnej to na przykład ktoś powie, nie wiem, chciałbym, żebyśmy zrobili seks analny. No ja nie chcę, ja tego nie robię, ale na przykład jest to dla mnie dodatkowy pieniądz, który jest mi potrzebny, no dobra, zgodzę się ten jeden raz. I są takie sytuacje, że ktoś przekracza swoje granice, tak? I nie jest też powiedziane, że jak przekroczy te swoje granice, to musi właśnie zostać ukarany, albo nie wiadomo, co złego stanie się tej osobie. Tutaj z tego filmu zawsze jest taki morał, tak? A no właśnie tak do końca nie jest. Tylko ponieważ ten film bazuje na takich stereotypach i takim skrajnym myśleniu, osoby, które na przykład nie znają tematu pracy seksualnej i nie zastanawiają się nad tym, że jakby w życiu w ogóle ludzie często robią różne rzeczy dla pieniędzy, że na przykład firma ich do czegoś przymusi, tak właśnie jakiś ekstra nadgodzin albo ekstra dni pracy i w ogóle tak, że system ich po prostu kurwa wydoi za przeproszeniem, tak? I oni się muszą na to zgodzić, bo po prostu no nie mają co włożyć zegara i nie mogą, nie wiem, dać sobie spokój z tą pracą, nie mogą jej rzucić, więc zrobią to, tak? No kurde, bez niespodzianek. W branży seksualnej czasami jest tak samo, że nie wiem, jako stripteaserka pozwolę na przykład komuś cię dotknąć po piersiach, chociaż na przykład tego nie lubię i tego nie chcę, ale on mi da tego tipa, a ja tego tipa potrzebuję, tak?
Tylko ten film właśnie bazuje na takim przeświadczeniu, że po prostu no one sobie pozwolą na to i będzie potem źle. Będzie po prostu za to kara. No. I to jest straszne. I w tym miejscu przerwę. Za kilka dni, najdalej za tydzień, ukaże się ciąg dalszej rozmowy. W sumie ukażą się jeszcze dwie części tejże rozmowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.